Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Dzisiaj zapraszam Cię na pierwszą lekcję kursu, który nosi tytuł Macierze i układy równań. A nasza pierwsza lekcja to będzie dodawanie, odejmowanie i mnożenie macierzy. Zapraszam gorąco. Cóż to jest macierz? Macierz jest to nic innego jak tablica liczb zapisana w odpowiedni, określony sposób. Macierze oznaczamy dużymi literkami A i może być oczywiście duża literka B, duża literka C i tak dalej, ale jeżeli analizujemy jedną macierz, to będziemy ją nazywać dużą literką A, macierz A. I teraz ona jest dana w postaci nawiasu kwadratowego i zauważ, co ja będę pisała. Będę pisała tak, że ona tutaj ma pierwszy element 1,1, A1,1, następnie A1,2, A1,3, i tak dalej, aż do A1M. Dalej będzie A2,1, A2,2, A2,3 i tak dalej, aż do A2M. I dalej będą kropeczki, bo tak się będzie działo. Dalej i tutaj mamy AN1, AN2, AN3, aż do ANM. No, zbytnio to przyjemne nie jest. No, muszą być te kropeczki, bo przecież ja nie wiem, ile w danej macierzy jest liczb. W jednej jest dużo, w innej jest mniej, prawda? Różnie to po prostu bywa. No i teraz tak, jak zauważysz, ta moja macierz jest zapisana w takiej postaci, że ma po tyle samo elementów w tych rzędach, a te rzędy nazywamy wierszami, czyli macierz ma wiersze i to jest tak jakby pierwszy wiersz, drugi wiersz, trzeci wiersz i tak dalej po kolei, aż do n tego wiersza, czyli ta macierz nasza ma n wierszy, co tak zapisujemy, na ile kolumn? Pierwsza kolumna, druga kolumna i tak dalej, aż do m tej kolumny. Czyli to jest ilość, to n to będzie ilość wierszy, a m to będzie ilość kolumn. I to do zapamiętania, dlatego że wiersze i kolumny występują w każdej macierzy. Ja tutaj oczywiście tak uogólniłam, podałam taką dowolną macierz, ale może łatwiej nam będzie na przykładzie. Wyobraźmy sobie taką macierz, ja tutaj zapiszę jakiekolwiek liczby i teraz ustalmy, ta macierz ma ile wierszy? No i 1, 2, 2 wiersze na 1, 2, 3 kolumny, prawda? Czyli jest to macierz 2 na 3. No to weźmy sobie inną macierz, daną w taki sposób. Niech będzie taka macierz. I teraz, ile ona ma wierszy? 1, 2, 3. 3 wiersze. 1, 2, 2 kolumny. Czyli jest to macierz 3 na 2. No, mogłabym jeszcze jakiś przykład wymyślić. Weźmy sobie taką macierz. Jakkolwiek. I teraz, ile ona ma wierszy? Ona ma tylko jeden wiersz, czyli będzie jeden na. Ile kolumn? Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Czyli jest to macierz wymiaru 1 na 6. Czyli to N i M określa nam wymiar danej macierzy. I teraz tak, na naszym spotkaniu tym będziemy się chcieli nauczyć dodawania, odejmowania, mnożenia macierzy. Otóż, żeby można było dodawać czy odejmować macierze, zapamiętaj, to macierze, żeby można było dodać czy odjąć, muszą być takiego samego wymiaru. W związku z tym, jeżeli mamy macierz A, która ma wymiar, zapiszemy sobie tutaj N na M i chcę dodać macierz B, to ona musi mieć wymiar N na M. Podobnie jest z odejmowaniem. Jeżeli chcę odjąć tą macierz i ona ma wymiar u mnie n na n, jakiś dowolny, to ja od niej mogę odjąć tylko macierz, która będzie miała taki sam wymiar. Czyli bardzo ważne tutaj rzeczy, żeby można było dodawać, odejmować macierze, muszą mieć taki sam wymiar. Natomiast z mnożeniem jest trochę inaczej, to znaczy, ja tutaj zapiszę, macierz A ma wymiar, niech będzie n na n. To żeby można było ją pomnożyć przez inną macierz, to uwaga,
ta inna macierz musi mieć wymiar M na jakieś K. Dowolne, prawda? I teraz popatrz, to M ma się z tym zgadzać, czyli uwaga, ilość kolumn macierzy A musi być równa ilości wierszy macierzy B. Inaczej nie można mnożyć. Czyli dodawać, odejmować możemy macierze, które mają takie same wymiary, natomiast mnożyć macierze ze sobą możemy tylko wtedy, jeżeli ilość kolumn tej pierwszej macierzy będzie taka sama, jak ilość wierszy drugiej macierzy. To tak powiedziałam bardzo ogólnie wszystko, natomiast teraz na kolejnych przykładach będziemy się właśnie uczyć, jak to się dodaje, odejmuje już i mnoży na konkretnych przykładach macierzy. A więc zapraszam do rozwiązywania zadań razem ze mną. Zadanie numer 1. Wykonaj podane działania na macierzach. I te macierze mamy tutaj przepisane na tablicy. I pierwsze działanie, jakie mamy wykonać, dodać te dwie macierze, czyli A dodać B. Natomiast drugie działanie to będzie 3 macierze B odjąć 4 macierze A. I to też trzeba wykonać. Oczywiście na początek ustalmy sobie, jaki mamy wymiar. Otóż nasza macierz ma 3 wiersze i 2 kolumny, czyli ma wymiar 3 na 2. Ta macierz ma 1, 2, 3 wiersze, 2 kolumny, czyli mamy wymiar 3 na 2. Czy można dodawać, odejmować takie macierze? Oczywiście, dlatego że są takiego samego wymiaru. Czyli teraz przejdziemy sobie do naszego podpunktu. Ja napiszę add A, czyli pierwszy podpunkt robimy. A dodać B. Jak to zapisujemy? Po prostu normalnie, tak jak standardowo wykonujemy działania w matematyce, czyli po prostu trzeba w miejsce macierzy A podstawić tą moją tablicę liczb, dodać i ta druga tablica liczb, którą też podstawiamy w odpowiedni sposób, równa się. I teraz, jak dodajemy macierze? Bardzo prosto, intuicyjnie, no ale muszę pokazać. Dodajemy każdy element z odpowiadającym elementem drugiej macierzy. Czyli tą dwójkę ja muszę dodać z tym zerem, bo są w tych samych miejscach. Teraz tą jedynkę muszę dodać z tą dwójką. I w wyniku czego ja już będę zapisywała, czyli tak, 2 dodać 0 to będzie 2. 1 dodać 2 to będzie 3. Dalej, minus trójka musi być dodana z minus czwórką, czyli będzie minus 7. Jedynka z jedynką to będzie 2. Piątka z dwójką to będzie 7 i minus dwójka z zerem to będzie minus dwójka. Czyli musimy pamiętać o tym, że odpowiedni element w jednej macierzy dodajemy z odpowiednim elementem leżącym w tym samym miejscu w drugiej macierzy. Tak samo tutaj ten element dodajemy z tym elementem. No można sobie podkreślać, ale ja tylko te dwa pierwsze przykłady tak podkreśliłam, żeby było wiadomo. Czyli 2 dodać 0 to 2, 1 dodać 2 to 3. Bardzo prosto, intuicyjnie. No to teraz zróbmy przykład z podpunktu B, czyli teraz 3 macierze B minus 4 macierze A. To się równa. I teraz tak, mnożenie macierzy przez liczbę też jest bardzo, bardzo intuicyjne. Czyli co robimy? Trójkę przepisujemy, a za nią oczywiście macierz B, tak jak leci nam ta tablica liczb, tak przepisujemy. Dalej widzimy minus czwórkę i za nią tablica liczb z macierzy A, czyli przepisujemy po prostu elementy z tej macierzy. Oczywiście mamy tutaj zwykłe mnożenie. Zwyczajne, normalne, standardowe mnożenie. Jak się mnoży liczbę stojącą przed macierzą z macierzą? Tak się mnoży, że się wszystko mnoży. Czyli tą trójkę mnożę z każdym z elementów. Z tym i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko te pierwsze będę zapisywała. Czyli otwieram macierz i tak 3 razy 0, no to 0. 3 razy 2, no to 6. 3 razy minus 4, minus 12. 3 razy 1 to 3. 3 razy 2 to 6. I 3 razy 0 to 0. Zamykam macierz. Teraz mamy minus czwórkę i mogę to zrobić na dwie możliwości. Albo tego minusa sobie zostawię, ja to zrobię specjalnie, bo chcę z Tobą też poćwiczyć odejmowanie macierzy, ale mogłabym też od razu mnożyć przez minus czwórkę, a wtedy bym zmieniła to na plus. Ale ja specjalnie tak zrobię, czyli będę minusa zostawiam, a tą czwóreczkę znowu mnożę z każdym elementem mojej macierzy, czyli piszę 4 razy 2 to 8, 4 razy 1 to 4, 4 razy minus 3 minus 12. 4 razy 1 to 4, 4 razy 5, 20, 4 razy minus 2, minus 8.
to się równa. No i na końcu nam zostało już teraz odejmowanie macierzy. Ja powiedziałam na wstępie lekcji, że żeby można było odjąć macierzę, muszą mieć taki sam wymiar. Oczywiście tutaj mamy dalej macierzę 3×2, czyli 3 wiersze, 2 kolumny. Jak odejmujemy? Znowu prościutko. Czyli ten element odejmujemy od niego ten element. Dalej. Od tego elementu odejmujemy ten element. Czyli znowu musimy odejmować zgodnie z zasadą, w którym miejscu się znajduje, w którym miejscu siedzi ta liczba, prawda? Czyli każdy odejmujemy z odpowiadającym mu elementem drugiej macierzy. Czyli czytamy 0 odjąć 8 minus 8. 6 odjąć 4 to jest 2. Teraz minus 12 odjąć minus 12, minus i minus za plus, czyli wyjdzie 0. Później 3 odjąć 4, minus 1. 6 odjąć 20, czyli minus 14. I 0 odjąć minus 8, czyli minus i minus za plus, czyli po prostu będzie 8. Powstała nam taka macierz, jest to oczywiście znowu macierz 3×2. Czyli w taki sposób bardzo prosty dodajemy macierzę, odejmujemy macierzę i mnożymy macierz przez liczbę. Zadanie numer 2. Wyznacz iloczyn macierzy. Mamy pomnożyć ze sobą takie dwie macierze. Przepisałam na tablicy i teraz tak. No pierwsza macierz niech to będzie macierz A, druga niech będzie macierz B. I teraz zastanówmy się, jakie są one wymiarów, jakich są. Pierwsza macierz ma 2 wiersze i 3 kolumny, czyli 2×3. Z kolei druga macierz ma 3 wiersze i 2 kolumny, czyli będzie 3×2. I teraz, czy można ze sobą pomnożyć takie macierze? Oczywiście. Dlaczego? Dlatego, że ilość kolumn tej macierzy musi się zgadzać z ilością wierszy tej macierzy. Czyli zgadza się, więc ja po prostu mogę wykonać mnożenie. Pamiętaj o tym, inaczej bym nie mogła wykonać. Jeżeli ja Ci konstruuję przykład, to taki Ci konstruuję przykład, no żeby się go dało zrobić, prawda? Więc tu mamy przykład taki, że to mnożenie da się wykonać. I teraz, jaki wymiar dostaniemy macierzy? Bardzo to prosto, popatrz, wykapować, ponieważ to tak jakby się skraca i dostaniemy wymiar 2×2. Czyli bardzo prosto, patrząc na wymiary sobie tych macierzy, które mnożymy, uzyskać wymiar tego naszego wyniku, tego iloczynu macierzy. Czyli wiemy, że wyjdzie nam macierz 2×2. Możemy sobie nawet już przygotować, to nie będzie wielka tablica, bo to będzie tylko 2×2, prawda? Czyli będę miała tu miejsce, tu miejsce, tu miejsce i tu miejsce. Będę miała 4 miejsca, bo w końcu macierz 2×2. 2 wiersze, 2 kolumny. Tylko teraz, jak będziemy to robić? Ja tutaj pod spodem będę wykonywała obliczenia, natomiast pewnie w następnym przykładzie już będziesz sobie w stanie to w głowie robić. Ja będę robiła pod spodem. Mnożenie macierzy jest dosyć takie specyficzne. Trzeba się go nauczyć, żeby tam się nie pomieszało. Czyli w jaki sposób mnożymy? Otóż robimy tak. Mnożymy pierwszy wiersz tej macierzy z pierwszą kolumną tej macierzy. W jaki sposób? Każdy element mnożymy ten z tym, ten z tym, ten z tym i dodajemy. Ja to zapiszę. 1 razy 1 dodać, to z tym dodać, 2 razy 2 dodać, minus 1 razy 2 i to się równa. No i oczywiście to jest łatwe liczenie, można w głowie 1 dodać 4 minus 2, czyli będziemy mieć 5 minus 2, czyli 3. I ja tą trójeczkę wpisuję w to miejsce. Nie musisz tego wszystkiego rozpisywać, możesz sobie to w głowie robić, ale ja ze względu, żeby tłumaczyć, to rozpisuję, prawda? Wpisujemy w to miejsce. Teraz będziemy robić następną rzecz. Będziemy mnożyć teraz ten wiersz, ale teraz z tą kolumną i będziemy w to miejsce wpisywać. Najlepiej sobie tak po kolei wierszami, żeby się nie pomieszała kolejność, gdzie to wpisać. Czyli teraz mnożymy tak, to z tym, czyli 1 razy 2, dodać. 2 razy 1, pokazuję, żeby było lepiej widać, dodać, minus 1 razy 1, minus 1 razy 1, bo to trzeba pokazywać. To z tym, dodać to z tym, dodać to z tym. I teraz 2 dodać 2, minus 1, to też akurat jest 3, wpisuję w to miejsce. Teraz przechodzę do kolejnego wiersza, czyli będę brała teraz pod uwagę ten wiersz, może na czarno zrobimy, czyli ten wiersz mnożę najpierw z tą kolumną. Czyli
ten z tym, ten z tym, ten z tym. Zapisuję. Minus 1 razy 1. Dodać 1 razy 2. Dodać 2 razy 2. I to się równa. Czyli minus 1, dodać 2 i dodać 4 tutaj będziemy mieć. Czyli mamy po prostu 5 i wpisuję w to miejsce. I ostatnie mnożenie, czyli ten wiersz drugi z tą drugą kolumną. Ten z tym, ten z tym, ten z tym. No i zapisujemy. Minus 1 razy 2. Dodać 1 razy 1. Dodać 2 razy 1. No i mamy minus 2, dodać 1, dodać 2. To oczywiście jest 1. Wpisujemy tutaj tą jedynkę. I popatrzmy, no wyszła nam macierz taka, jak powiedziałam, że jest to macierz 2 na 2. To wszystko Ci rozpisuje. Na pewno zauważysz, że gdyby te macierze były jeszcze większą tablicą liczb, to by się to dłużej liczyło. W taki sam sposób. Ja proponuję Ci brać zawsze pierwszy wiersz, lecieć przez wszystkie kolumny. Później drugi wiersz, lecieć przez wszystkie kolumny, kolejny wiersz przez wszystkie kolumny, żeby po prostu nie pomieszać sobie, bo to wtedy tak ładnie wpisujemy po kolei sobie wierszami uzupełniamy tą macierz, która ma nam po prostu powstać. Mnożenie macierz jest potrzebne, żeby można było dalej brnąć w ten rachunek macierzowy. Musisz umieć mnożyć macierze. Zadanie numer 3. Wykonaj podane działania na macierzach. Mamy tutaj macierze z kolei wymiaru 2 na 3. Podpiszemy sobie, czyli 2 wiersze, 3 kolumny. To też macierz jest 2 na 3. 2 wiersze, 3 kolumny. I mamy takie działanie 3a minus 2b i drugie działanie 2a plus 4b. Ten przykład jest po to, żeby wyćwiczyć jeszcze w kolejnym właśnie zadaniu, wyćwiczyć dodawanie, odejmowanie macierzy i mnożenie przez liczbę. Czyli najpierw zrobimy sobie podpunkt A, czyli tak mamy 3A minus 2B. To się równa. Trójkę przepisuję. Ona ma być pomnożona przez moją macierz i tą macierz przepisuję tak, jak widzę, jako tablicę liczb. Teraz mam odjąć 2 pomnożone przez moją macierz B. Też tak, jak widzę, tak przepisuję jako tablicę liczb. To się równa. Teraz przypominam, że jeżeli jest liczba przed macierzą, czyli mamy macierz pomnożyć przez liczbę, to ja tą trójkę mnożę przez każdy z elementów tej macierzy, w wyniku czego otrzymam 3 razy 2 to będzie 6, 3 razy 3 to będzie 9, 3 razy 4 to będzie 12. Na dole 3 razy minus 1 to minus 3, 3 razy 0 to 0 i 3 razy 2 to 6. Teraz odjąć. Otwieram oczywiście macierz i teraz tą dwójeczkę będę mnożyła znowu przez każdy element. Ja tylko w tym pierwszym wierszu zapisuję. Czyli będę miała 2 razy 1 to 2, 2 razy 1 to 2, 2 razy minus 3 to minus 6. 2 razy 0 to 0, 2 razy 2 to 4 i 2 razy 5 to 10. No i ostatnią rzeczą, którą zrobimy, to oczywiście sobie odejmiemy te dwie macierze, które nam powstały. Przypominam, odejmujemy od tego elementu ten, od tego elementu ten, od tego elementu ten i podobnie robimy w kolejnych wierszach. Czyli 6 odjąć 2 to 4, zapisujemy w odpowiednim miejscu. 9 odjąć 2 to 7. 12 odjąć minus 6, czyli minus i minus da plus, czyli będzie 12 dodać 6, czyli 18. Dalej, minus 3 odjąć 0, no to jest dalej minus 3. 0 odjąć 4 to będzie minus 4. 6 odjąć 10 to będzie minus 4. Czyli powstała nam macierz oczywiście takiego samego wymiaru, no bo nie mogłoby być inaczej, wymiaru 2 na 3. Robimy podpunkt B i teraz mamy tutaj 2A dodać 4B. To się równa. Dwójkę mnożymy przez naszą tablicę liczb, to tylko przepisujemy, żeby to oczywiście ładnie, estetycznie było. Dodać 4 mnożymy przez naszą kolejną tablicę liczb, którą też przepisujemy. No w tych macierzach jest tak, że trzeba czasem no dość dużo przepisywać. No ale taka kolej rzeczy. I teraz już może bez zaznaczania przeze mnie będziemy wymnażać. Dwójkę z dwójką to 4, 2 razy 3 to 6, 2 razy 4 to 8. 2 razy minus 1 to minus 2, 2 razy 0 to 0 i 2 razy 2 to 4. Dodać. Kolejna macierz. Teraz czwórką mnożymy. 4 razy 1 to 4, 4 razy 1 to 4, 4 razy minus 3 to minus 12, 4 razy 0 no to 0, 4 razy 2 no to 8 i 4 razy
5 to 20. No i na końcu dodajemy dwie macierze, czyli tak jak wcześniej odpowiednie elementy z odpowiednimi elementami. Czyli ten z tym trzeba dodać, ten z tym trzeba dodać, ten z tym trzeba dodać i tak samo jest na dole. Czyli 4 plus 4 to 8, 6 plus 4 to 10, pokazuję palcami, będzie lepiej widać. 8 plus minus 12, czyli będzie minus 4. Minus 2 dodać 0, czyli minus 2. Dalej 0 dodać 8, no to mamy 8. I 4 dodać 20, czyli mamy 24. No w wyniku naszego dodawania powstała nam znowu macierz 2 na 3. Zadanie numer 4. Wyznacz iloczyn takich macierzy. Znowu przykład na poćwiczenie. Na poćwiczenie iloczynu macierzy. Najważniejsze. Zastanówmy się nad wymiarem. Są dwa wiersze, trzy kolumny, czyli 2 na 3. Tutaj mamy trzy wiersze, dwie kolumny, czyli 3 na 2. No i zgadza się, że tutaj mamy trójkę i tu trójkę, czyli w takim wypadku oczywiście możemy wykonać to mnożenie. Te trójeczki tak jakby się pasują i otrzymamy macierz 2 na 2. W wyniku tego mnożenia otrzymamy macierz, taką kwadratową macierz, bo ma tyle samo wierszy co kolumn, więc taką macierz nazywamy macierzą kwadratową, będzie to macierz 2 na 2. No i teraz będziemy sobie znowu zapisywać może ten przykład, zapisywać po kolei. Musimy ten wiersz pomnożyć z tą pierwszą kolumną, czyli 2 razy 1. Czyli to z tym, teraz to z tym, dodać minus 2 razy 1. I dodać to z tym, czyli dodać 3 razy 2. To się równa 2 minus 2, dodać 6, czyli to jest 6. Oczywiście te przekształcenia można wykonać w głowie. Teraz ten wiersz w dalszym ciągu wynożymy, ale z tą kolumną teraz, ja już może nie będę kreślała, tylko od razu, to z tym, czyli 2 razy 1, dodać to z tym, minus 2 razy 3, dodać to z tym, 3 razy 2, to się równa 2 minus 6 plus 6, to się równa 2 i wpisujemy tutaj dwójeczkę. Teraz to samo robimy z tym naszym wierszem drugim i wymnażamy to z tym, czyli minus 2 razy 1, dodać to z tym, 2 razy 1, dodać to z tym, czyli minus 2 razy 2, to się równa minus 2, dodać 2 minus 4, czyli mamy minus 4. No i ostatnie mnożenie, czyli ten wiersz z tą kolumną. To z tym, czyli minus 2 razy 1, dodać. To z tym 2 razy 3, dodać. To z tym, czyli minus 2 razy 2. To się równa. Minus 2, dodać 6, minus 4 to jest 0, czyli tu wpisujemy 0. W wyniku tego mnożenia otrzymaliśmy macierz 2 na 2, zapisaną w takiej postaci. Zadanie numer 5 mamy policzyć a do kwadratu, dodać 5a, dodać 6i, gdzie a to jest macierz dana jako tablica liczb takich, przepisałam tutaj na tablicę, natomiast i jest to macierz jednostkowa, czyli jednym słowem, co to oznacza macierz jednostkowa? Macierz jednostkowa oznacza, że będzie to na pewno macierz kwadratowa i będzie to taka specyficzna macierz, ja zapiszę, która będzie oczywiście takiego wymiaru, żeby się dodało wszystko dodać, czyli musi mieć wymiar tak jak ta ma 3 na 3, 3 wiersze, 3 kolumny, czyli też musi być to macierz kwadratowa, jednostkowa, czyli na przekątnej ma jedynki. Natomiast wszędzie indziej są zera. Tu 0, tu 0, tu 0, tu 0 i tu 0. To jest macierz jednostkowa, oczywiście wymiaru 3 na 3. Gdyby była większego wymiaru, miałaby dłuższą przekątną, prawda? Mogłaby być 2 na 2 i wtedy byłaby taka malutka, miałaby tylko dwie jedynki na przekątnej. Więc macierz jednostkowa, ogólnie zapamiętaj, na przekątnej ma jedynki, a wszędzie indziej ma zera. Oczywiście jest to macierz kwadratowa. No to tak, z tego działania, które mamy wykonać, bo to mamy wykonać, prawda? Jaka to macierz nam z tego powstanie? Mamy najtrudniejsze a kwadrat, czyli podnoszenie macierzy do kwadratu. Otóż podnoszenie macierzy do kwadratu ja zrobię osobno, a kwadrat to jest przecież nic innego, jak kojarzysz ze szkoły średniej, a do kwadratu to jest inaczej a razy a. Ja nie uczyłam Cię wzoru na podnoszenie macierzy do kwadratu, ale przecież mnożyć macierzy umiemy. Czyli tak też zrobimy. Przepiszemy sobie tą macierz
A, tak jak ją widzimy, bo tak jest podana w treści, mamy ją pomnożyć, przez nią samą jeszcze raz zapisujemy ją w takiej samej postaci i mamy wykonać to mnożenie. No to może tu pod spodem będę pisała i może już nie będę na boku rozpisywała, bo widzisz, jest tutaj dość dużo tego. Więc ja od razu na pewno muszę się zastanowić, jaki będzie wymiar. To jest 3 na 3, to też jest 3 na 3, no to tu się zgadza, mogę to wykonać, prawda, mnożenie, jak najbardziej. Te trójeczki skasuję i powstanie mi macierz też 3 na 3, więc żadne zdziwienie dla nas, będzie to macierz, która ma 3 wiersze i 3 kolumny. No więc będziemy mnożyć. Jak to mnożymy? Ten wiersz z tą kolumną i robimy sobie to w głowie. Minus 1 razy minus 1 to jest 1. Dodać 1 razy 0 to nam wychodzi 0, czyli dalej mamy 1. I dodać 1 razy 8 to jest 8, czyli 1 dodać 8 to jest 9. Dalej lecimy z tym wierszem, teraz ta kolumna. Minus 1 razy 1, minus 1. Później mamy 1 razy minus 1 to też minus 1, czyli już minus 2. I 1 razy 2 to 2, czyli minus 2 dodać 2 to 0. Lecimy dalej tą kolumnę z tym samym wierszem. Minus 1 razy 1 to minus 1. 1 razy 0 to 0, czyli dalej mamy minus 1. I 1 razy 2 to 2. Minus 1 dodać 2 to jest 1. Jeżeli dla Ciebie jest to skomplikowane, takie mnożenie w głowie i dodawanie, to musisz sobie to rozpisywać. Ja w tych wcześniejszych przykładach rozpisywałam, ale w tym już teraz kolejnym no nie będę rozpisywała. No to teraz tutaj będziemy mieć prosto, bo widzimy, że mamy zera, więc zera się fajnie mnoży. Czyli 0 razy minus 1 to 0. Minus 1 razy 0 to dalej 0 i 0 razy 8 to i tak 0, więc wpisujemy 0. Teraz to mnożymy z tą kolumną. 0 razy 1 to 0, minus 1 razy minus 1 to 1 i 0 razy 2 to 0, czyli po prostu będzie 1. Dalej, to 0 z 1 to 0, minus 1 razy 0 0 i 0 razy 2 0, czyli po prostu 0. No i teraz ostatni wiersz będziemy tutaj sobie mnożyli, czyli tak, 8 razy minus 1 to minus 8, 2 razy 0, no to mamy 0, czyli mamy dalej minus 8 i 2 razy 8 to 16, minus 8 dodać 16 to jest po prostu 8. Dalej, 8 razy 1 to 8, 2 razy minus 1 to minus 2, czyli 8 minus 2 to 6 i 2 razy 2 to 4, czyli 6 i 4 to jest 10. Dalej, 8 razy 1 to 8, 2 razy 0 to 0, czyli mamy dalej 8 i 2 razy 2 to 4, czyli 8 plus 4 to jest 12, czyli wyszła nam taka macierz, a do kwadratu tyle wynosi. No to teraz co? To teraz myślę, że jak już mamy tą pierwszą część, jak kwadrat policzone, to przygotujmy sobie również teraz 5a. Czyli jeszcze nie będziemy dodawać, tylko sobie przygotujemy 5 razy i tą macierz przepiszemy tak, jak ją widzimy na samym początku zadania. Mnożenie liczby przez macierz jest proste, trzeba wszystko pomnożyć przez piątkę. Czyli szybciutko, 5 razy minus 1 to minus 5, tu będzie 5, tu będzie 5. 0 się nie zmienia, tu będzie minus 5, tu będzie 0. 5 razy 8, no to mamy 40, 5 razy 2, 10 i 5 razy 2, 10. I ostatnia rzecz, tam mamy 6 i jeszcze, czyli tutaj mamy i mamy to i nasze, które tutaj jest widoczne, popatrz, pomnożyć przez 6. Co to oznacza? Oznacza to, że wszystko mnożymy przez 6, czyli na przekątnej będą 6 po prostu, a w pozostałych elementach i tak zera, bo to się nie zmienia. No to teraz musimy na końcu już napisać a kwadrat, dodać 5, a dodać 6 i to się równa i podstawiamy sobie. Czyli a kwadrat wyszła nam taka macierz, to ją przepisujemy. Dodać 5, a wyszła nam taka macierz, czyli minus 5, 5, 5, 0, minus 5, 0. 40, 10 i 10. I jeszcze dodać mamy 6 i, czyli ta macierz tutaj, czyli 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6. I mamy ze sobą dodać te wszystkie trzy macierze. Można zrobić to od razu. Nie trzeba robić tak, że najpierw te dwie, a później jeszcze tą dodać. Wszystko naraz możemy dodać. Czyli ten element z tym elementem i z tym elementem dodajemy. Czyli 9 minus 5
to jest 4, dodać 6 to jest 10. Dalej, 0 dodać 5 to 5, dodać 0, no to po prostu 5. 1 dodać 5 to 6 i tu się nie zmienia, bo było 0. Teraz 0 dodać 0, dodać 0, no to 0. 1 dodać minus 5 to jest minus 4 i dodać 6 to będzie 2. Dalej, 0, 0, 0, no to 0. 8 dodać 40 to 48, dodać 0, no to 48. Teraz 10 dodać 10 to 20, dodać 0, no to 20. 12 dodać 10 to mamy 22 i dodać 6 to jest 28. Czyli oczywiście naszym końcowym wynikiem jest właśnie ta macierz. Jest to macierz 3 na 3 i żeby ją zapisać, musieliśmy wcześniej wykonać pośrednie działania na macierzach. I zadanie numer 6, jeszcze jedno na poćwiczenie tych działań na macierzach. Mamy wykonać takie działania. Będziemy tutaj ciągiem już sobie rozpisywać. Czyli tak, po pierwsze, mamy tutaj podnieść macierz do kwadratu. Tak jak powiedziałam, to w zadaniu numer 5 nie ma takiego wzoru na podnoszenie macierzy do kwadratu. Dlatego ja zapiszę macierz po prostu razy macierz. Tak jak to wiemy, x razy x to jest x kwadrat, czyli ja na razie przepisuję macierz razy macierz. Teraz mam odjąć i teraz uwaga, mogłabym sobie od razu tą czwóreczkę pomnożyć przez tą macierz, bo to w niczym mi nie przeszkadza. Czyli będę miała tak, 4 razy 4 to 16, 4 razy 1 4, 4 razy 2 8 i 4 razy 3 mamy 12. Dodać. Tutaj widzimy od razu, że mam pomnożyć te macierze. Upewnimy się, czy się da. Tu są dwa wiersze i trzy kolumny, a tu są trzy wiersze i dwie kolumny. Oczywiście da się to zrobić. Ja przekreślę sobie te trójeczki, wychodzi mi macierz 2 na 2, czyli w zasadzie mogę to od razu robić, no bo po co będę zwlekała. Oczywiście kolejność działań tutaj obowiązuje taka sama jak w standardowej matematyce, więc teraz będziemy sobie wymnażać. Czyli ten wiersz z tą kolumną, czyli nie będę rozpisywała, tylko od razu będę mówiła. 1 razy 1 to 1, 2 razy 2 to 4, czyli już jest 5, no i 0 razy cokolwiek to i tak jest 0, czyli wpisujemy piątkę. Teraz ten wiersz z tą kolumną. 1 razy 1 to 1, 2 razy 2 to 4, czyli mamy już 5, no i znowu mamy 0 razy 3, no to mamy 0, czyli po prostu będzie ostatecznie 5. Teraz mnożymy sobie ten wiersz po kolei z kolumnami tej drugiej macierzy, czyli 0 razy 1 to 0, minus 2 razy 2 to minus 4, 5 razy 3, 15, czyli 15 minus 4, 11. Teraz tutaj, pomnożone 0 z 1 nic nie zmienia, minus 2 razy 2 to minus 4 i 5 razy 3 to 15, czyli 15 minus 4 to jest 11. Zresztą możesz zauważyć, że akurat w tej macierzy ta kolumna była identyczna z tą kolumną, więc na pewno Cię taka tutaj postać nie dziwi. No to teraz patrzymy dalej, jakie działanie mamy do wykonania. Oczywiście najpierw pomnożyć, czyli znowu mnożymy ten wiersz z tą kolumną, prawda? Są to obie macierze 2 na 2, macierze kwadratowe, można je pomnożyć i ja już zapisuję, co powstanie. To z tym, czyli 3 razy 3 to 9, dodać 1 razy minus 2, czyli minus 2, 9 minus 2 to jest 7. Teraz ten wiersz z tą kolumną, 3 razy 1, 3 i 1 razy 4 to 4, czyli 3 i 4 to jest 7. Teraz z kolei będziemy mnożyć ten wiersz po kolei z kolumnami, czyli minus 2 razy 3 to minus 6 i 4 razy minus 2 to minus 8, czyli minus 6 i minus 8 to jest minus 14. Teraz minus 2 razy 1 to minus 2 i 4 razy 4 to 16, czyli 16 minus 2 to 14. No i teraz myślę, że będziemy sobie na razie to przepisywać resztę, żeby tak to wszystko było estetycznie zapisane. Ze względu teraz na to, że mamy do wykonania odejmowanie, a później dodawanie, no możemy to wszystko na raz zrobić, ale myślę, ze względu na to, że tu nie ma takich samych działań, to najpierw zrobimy sobie to działanie, a później to dodawanie. Czyli oczywiście te macierze można odjąć takich samych wymiarów. Odejmujemy każdy element z każdym odpowiadającym, czyli od tego dojmujemy ten i tak dalej, i tak dalej. Czyli 7 odjąć 16, no to mamy minus 9. 7 odjąć 4 tu mamy, to będzie 3.
Minus 14 odjąć 8 to będzie minus 22. 14 odjąć 12 to będzie po prostu 2. Teraz dodać i mam taką macierz, którą przepiszę sobie. No i na końcu wykonujemy dodawanie. Pamiętamy, każdy element z odpowiadającym elementem. Czyli minus 9 dodać 5 to minus 4. 3 dodać 5 no to 8. Dalej, minus 22 dodać 11, minus 11. 2 dodać 11, no to mamy 13. W wyniku tych wszystkich działań, które mieliśmy do wykonania, powstała nam macierz kwadratowa 2 na 2, taka właśnie, jak tutaj widzimy na tablicy. Myślę, że te 6 przykładów spokojnie pozwoli Ci opanować doskonale materiał związany z dodawaniem macierzy, odejmowaniem macierzy, mnożeniem macierzy przez liczbę i mnożeniem macierzy ze sobą. Dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie ze mną.